szkolny się rozpoczął, 2014-2015. Dzisiejsza frekwencja zapowiada, że ten rok będzie bogaty, jeżeli chodzi o uczniów. 390 uczniów mamy w tej chwili w technikum. Są to uczniowie zarówno pierwszych, drugich, trzecich, czwartych klas. Uczniowie, którzy myślę, że przychodzą do tej szkoły, aby zdobywać wiedzę, aby się uczyć i aby przygotować się do dalszego życia. Są to uczniowie, uważam, że naprawdę fajni, udani. To, że musimy ich gdzieś tu kształtować, że mamy dobrą kadrę, że ich promujemy w dalszych działaniach, że wspieramy ich, to myślę, że szkoła to zapewnia. Chcemy ich przygotować do tej dorosłości, które niebawem, że tak powiem, czeka, bo to bardzo szybko mija. Pierwsza klasa, czwarta klasa, to w zasadzie czasami to jest naprawdę mgnienie oka, kiedy to szybko mija. I staramy się tu, żeby w tej szkole był dobry, przyjazny klimat, żeby ci uczniowie szybko dobrze funkcjonowali, żeby dobre wzorce mieli. A to, że mamy niezłe wyposażenie, niezła placówka, jeżeli chodzi o pomoce dydaktyczne i nie tylko, bo oprócz pomocy muszą być dobre kadry i dobre wsparcie w działaniach profilaktycznych, wychowawczych, dydaktycznych, to myślę, że to zapewniamy. I po prostu postaramy się, aby ci uczniowie, którzy w tym roku przyszli do pierwszej klasy, w miarę szybko odnaleźli się tu, w miarę szybko się, że tak powiem, zaczęli dobrze funkcjonować i po prostu szli do przodu. I to tyle. To jest najważniejsze teraz, co jest dla nas bardzo istotne, żeby po prostu ta praca nasza coraz bardziej, że tak powiem, owocowała, a nie po prostu nie zatrzymywali, żebyśmy nie zatrzymywali się w miejscu, tylko po prostu ciągle do przodu, z nowymi pomysłami, z nowymi rozwiązaniami, aby po prostu w tym wszystkim się dobrze odnajdywać. Jest szkoła z wieloletnimi tradycjami, jest to szkoła, która po prostu już rokrocznie, że tak powiem, osiąga, uważam, sukcesy, bo i zarówno jeżeli chodzi o egzaminy maturalne, zawodowe, naprawdę dobrze wypadamy. Jesteśmy gdzieś tam w tych rankingach szkół, jeżeli już mówię o tych rankingach, naprawdę dobrze postrzegani i to pielęgnujemy i to po prostu o to dbamy. Oczywiście tutaj uczeń w miarę możliwości u nas jest traktowany też bardzo indywidualnie, bo oczywiście są uczniowie, którzy po prostu ta nauka im przychodzi łatwiej, a są uczniowie, którzy troszeczkę mają problemy, ale tutaj po to jest zespół ludzi, który diagnozuje uczniów, którzy przygotowuje ich do pokonywania jakichś ewentualnych trudności bądź jakichś braków, które gdzieś tam czasami wynikają z podstaw programowych poprzednich lat edukacji. Dlatego na wejściu są to robione diagnozy, dlatego tutaj też w miarę szybko staramy się wyłapywać jakieś rzeczy, które gdzieś tam we wcześniejszej edukacji nie zawsze wszystko dobrze funkcjonowało i staramy się, by te dzieci bez większych oporów, bez większych problemów to się odnajdywało.